Dzień dobry, nazywam się Igor Gurewicz i zapraszam na kolejny odcinek Igor o Słowianach i nie tylko. Wracamy na konferencję Wielka Lechia, Wielka Ściemia i zgodnie z obietnicą w tej części posłuchamy o kadłubku, w rozmowie z profesorem Stanisławem Rosikiem oraz o intrygującym temacie badania DNA, czyli pochodzenia Słowian i Polaków. No i jest ze mną i z Państwem kolejny gość naszego mini reportażu, profesor doktor habilitowany Stanisław Rosik. Dzień dobry, cześć, mam tę przyjemność. Jak wrażenia z konferencji takie szybkie? No, burzliwa dyskusja, myśli, gonitwa, wiele wątków. Jako historyk, bardzo różnych. Jako historyk zajmujesz się analizą tekstów, to nie wszyscy nasi widzowie znają who's who w tym środowisku, rozbiorem źródłowym. I tak się składa, że dzisiaj zabierałeś głos na temat kadłubka, a więc śmiem twierdzić niemal Biblii Wielkolechitów. Co takiego napisał kadłubek, że do serca przypadło współczesnym jego reinterpretatorom? Bardzo słusznie to reinterpretowanie wybrzmiewa. Nie? To jest bardzo ciekawy wątek, że żyją te obrazy z przeszłości w kolejnych pokoleniach, zyskują zupełnie nowe znaczenia. Przede wszystkim zmienia się też rozumienie w ogóle tego, co jest możliwe, co jest faktyczne. Dzisiaj bardzo często myślimy o tej Wielkiej Lechii jako właśnie jakiejś potędze, która w zamierzchłych czasach powstała. Kiedy spojrzymy na dzieło mistrza Wincentego, to raczej trzeba widzieć no, świat w pewnym sensie wyobrażony, ale też świat po prostu możliwy. Świat, który jest przedstawiony w jakimś sensie bez podziału na to, co szkiełkiem i okiem mówimy jako prawda i fałsz, ale może inaczej. Ta prawda, która tam jest wyrażana w tych obrazach, ona bardziej dotyczy sfery moralnej, sfery pewnej idei, pokazania w jakimś sensie celu, sensu dziejów. To jest coś, co jest charakterystyczne dla tej całej nie tylko historiografii, ale możemy tutaj widzieć całą kulturę też rozwijaną na bazie chociażby ksiąg biblijnych, potem różnego rodzaju innych tych dzieł z doby antyku. I właściwie pokazany jest niejako cel, do którego też w jakimś sensie ma dążyć współczesny czytelnik, patrząc w to lustro, jakim jest przeszłość. Przeszłość tak właśnie wykreowana. Czy moralitet to byłoby za duże słowo? To na pewno, to znaczy nie za duże, to jest trafione, prawda? Mówimy tutaj o tak zwanej parenezie, o takich dydaktycznych walorach przekazu, że ma uczyć jak żyć. Historia jest pisana w taki sposób, żeby była nauczycielką życia. Natomiast nie sprowadzałbym tego tylko do tej warstwy właśnie moralizatorskiej, ale też właśnie trzeba by widzieć pewną ideę i pokazanie też pewnych światów takich na zasadzie złotego wieku, pewnej mitologii, dotyczącej przeszłości i w tym momencie ten świat kadłubkowej Lechii, ja bym nie dodawał wielkiej, u niego to jest po prostu Lechia, to są ci, co są potomkami Lecha, nawiązuje najpełniej do tych osiągnięć Bolesława Chrobrego, jeśli chodzi o zmityzowanie i w tym sensie mistrz Wincenty jest już kontynuatorem dziejów, które stworzył nam Gal Anonim, bo już tam są te idee pokazujące nie tylko taką rozległość gdzieś od Łaby, czy tam Soławy dokładniej, gdzie były granica tej monarchii Chrobrego znaczona, a z drugiej strony Ruś jako ten wschodni obszar objęty tym panowaniem, ale właśnie też bardzo ważne jest, żeby widzieć takie idee jak współtworzenie świata, współtworzenie z cesarstwem rzymskim w tym momencie, z wiodącą potęgą, zagospodarowywanie, można by tak powiedzieć, całego świata i Polska ma swoje miejsce równolegle do tych właśnie potęg budowane. U mistrza Wincentego wręcz ta wolność Polski jest tak bardzo mocno podkreślana, że właściwie chciałoby się wręcz już widzieć nawet suwerenność, choć troszkę to wyprzedza epokę. Czyli wszystko to, co powiedziałeś, można sprowadzić do tego, że nie tylko jako literat, bo Wincenty Kadłubek był oczywiście przedstawicielem ówczesnych elit krakowskich, czy szerzej małopolskich, ale w ogóle był wpisany w kontekst całej kultury europejskiej, przecież która już była mocno recypowana w Polsce. I on był, ktoś tutaj powiedział w dyskusji, dzieckiem swoich czasów, w znaczeniu takim, że miał ówczesne horyzonty pojęciowe, ale on też pisał w bardzo konkretnych realiach politycznych,
I właśnie z pewnym założeniem. Ta księga nie tylko, przepraszam, kronika, nie tylko Waśkiewicz miała ten moralizatorski, ale ona miała też wypełniać pewną przestrzeń, no wręcz przesłanie, co jest to jakiś, no nie testament, ale czy jest to jakieś przesłanie polityczne, po prostu zawarte w bardzo konkretnych realiach historycznych? No tak, to jest pokazanie właściwie miejsca Polaków w takim, można powiedzieć, świecie, który uznał mistrz Wincenty za idealny. Nie? Także to jest takie, no, opowieść, którą ja bym tak nie nazywał od razu literacką, w tym sensie, że może nam się to kojarzyć wtedy z beletrystyką, z taką fikcją, z wymysłami. Mhm. Tutaj jest pewna dyscyplina. Odniesienie jest jednak po pierwsze do takiego świata, jeszcze raz podkreślę, możliwego dla tamte czasy, czyli w tym sensie realnego, i kiedy nie było tej wiedzy, powiedzmy, o samych początkach, to ważne było, żeby wpisać takie wykreowane początki w świat, który wydawał się zupełnie do osiągnięcia. Świat, który został niejako wyznaczony do osiągnięcia tym władcom Polski, i tak właśnie z różnymi postaciami już historycznymi z naszego punktu widzenia, u mistrza Wincentego tak wyraźnie nie ma tej różnicy w tej narracji między legendarnymi a historycznymi, zostało połączone, bo nie tylko Chrobry, ale też Bolesław Krzywousty jest tak zmityzowany w tym ujęciu. Właśnie mnie uderzyło bardzo piękne pan profesor zdanie, by powiedział, oczywiście dosłownie go nie przytoczę, ale mówiłeś o tej różnicy pojęciowej między nami a człowiekiem średniowiecza, że wówczas realne było też potencjalne. W jakimś sensie, A dla nas te rzeczy już, które się wydarzyły, są zamknięte, je odbieramy tym paradygmacie poświęceniowym jako rzeczy, które faktycznie są, przynależą do kategorii realności. Ta umysłowość średniowieczna odbiegała. Tak, i dlatego nie powinniśmy takim szkiełkiem i okiem mierzyć tych właśnie lektur, mówiąc krótko, takie opowieści jak Wojciechowskiego sprzed 100 lat, znakomitego historyka na tamte czasy. No dzisiaj to jest kompletny anachronizm. To jest po prostu niezrozumienie, o co chodziło w tym dziele mistrza Wincentego i rozliczanie go na zasadzie pewnej kpiny wręcz, a tymczasem no, chodzi o to, że to właściwie jest taki śmiech z własnej niewiedzy no, dzisiaj, prawda? Czyli tak, mówiąc krótko, trochę kompromitujące by było takie podejście, gdyby mistrza Wincentego czytać z takiej perspektywy tylko zmyśleń. No ale ja teraz trochę pod włos specjalnie to pytanie zadam i nie wytnę tego, no, ale jednak badanie historii, no, twój fach, praca nad źródłem jest chyba czymś więcej tylko niż badaniami literackimi. Czy to się do tego sprowadza? Nie. To właśnie byłoby pomieszanie, nie? Rzeczywiście mamy pewien taki kryzys, można by tak powiedzieć, w tej całej dyskusji o kondycji historii od co najmniej, no nie wiem, ponad pół wieku. Na pewno mówimy tutaj o jakichś postmodernistycznych kryzysach, o zwrocie takim narratywistycznym, że rzeczywiście niektórzy nawet wprost próbowali mówić, że już nie ma tylko jakiejś historii, którą się poznaje, tylko wszystko są to narracje, które badamy. I to jest dosyć skrajna postawa. Ja bym jej tutaj nie wyznawał absolutnie, ale mówiąc krótko, historyk musi ustalać po pierwsze fakty, i to różnego rodzaju fakty, też fakty kulturowe, nie tylko fakty zdarzeniowe, prawda? Także tu jest ogromna przestrzeń do badań, i kiedy rozmawiamy o mistrzu Wincentym, to nawet jeżeli to odnosi się do takich postaci z szkiełkiem i okiem historycznie weryfikowalnych, to jednak zawsze ten fakt kulturowy będzie na pierwszym miejscu w tych badaniach, a często też już możemy na to spojrzeć jako na dzieło literackie. Jednak bardzo bym mocno przestrzegał, żeby nie traktować tego, jeszcze raz podkreślam, jako literatura piękna, żeby takimi samymi metodami tego nie badać. To tylko forma w ten sposób, bo to jest jak dialog. Tak, i to bardzo ważna forma, tutaj piękna forma i bardzo finezyjna. Natomiast no, pewne reguły były wyznaczone chociażby przez cele, jakie stawiano twórczości. Czyli ten odbiorca, który był przed oczami w jakimś sensie już tego dzieła, jak powstawało, on już w jakimś sensie był takim, no, można powiedzieć, czynnikiem, który wpływał na kształt tej narracji, czyli potrzeby też społeczne. Tak jak widział to autor, też odniesienie do pewnej realności funkcjonowania w tym świecie. Czyli mówiąc krótko, to nie były tylko rzeczy niestworzone, ale właśnie takie, które należało zamknąć w jakimś horyzoncie możliwości, a zarazem też pewnych planów, marzeń,
które by się wydawały no dzisiaj nam może nawet szalone w tym sensie takich planów. No ale już niektórzy chcą widzieć Chrobrego jako cesarza, na przykład różne pomysły takie się pojawiają. Tak, także w tym momencie no, ta wyobraźnia dzisiaj może trochę tak się odrywa na zasadzie zaprzeczenia tego, co szkiełkiem i okiem jest badane. Natomiast w tych dawniejszych tekstach myślę, że była z jednej strony większa swoboda, bo mówię, to był świat wyobrażony, z drugiej strony nawet te legendy polegały na tym, że na przykład jak powiedzieć, że ktoś jest wielkim wodzem? No, pokonał Juliusza Cezara, pokonał Aleksandra Wielkiego. No wiemy wtedy, że Polacy są wielcy. No, trudno tutaj mówić abstraktami, czy tam liczeniem, ile kto miał jakichś mieczy, prawda? To w ten sposób też pokazywano tę przeszłość jako pewien wzór dla przyszłości, czyli taki kanoniczny obraz, który trzeba było realizować, można by tak powiedzieć, w teraźniejszości w jakiś sposób. Chociaż, jeszcze raz to podkreślę, no, były tu pewne ograniczenia wynikające i z metody literackiej w tym momencie przyjętej, z tego, że się jednak odnoszono do czegoś, co się wydarzyło, jeżeli już tworzono legendy, albo jeżeli tak mityzowano te światy zupełnie bajeczne, no to odnoszono się do tej dawnej tradycji, też znanej z ksiąg. To był też bardzo konkretny kanon wykształcenia, erudycji. I w tym momencie możemy mówić, że nie tylko już Kadłubek był wpisany w tę kulturę, ale on wpisywał dzieje Polski w tę kulturę, wpisywał swoje współczesne pokolenia, ich świat, ich umysłowość właśnie w tę kulturę europejską. Stwarzał jej, tej swojej rzeczywistości społecznej, swoim otoczeniu. Stwarzał pewnego rodzaju środowisko, które no, wpisywało się właśnie w ten szeroki kontekst umysłowości epoki. Także był też twórcą kultury, a nie tylko w niej osadzony. Kadłubek Wielkim był i basta, natomiast powtórzmy, on tworzył w horyzontach swojej epoki, posługiwał się no, danymi takimi, jakie były mu dostępne i te faktograficzne, ale i ten właśnie cały zasób, nazwijmy to mitologiczny, tak, na wszystkie wątki, nie myślę o konkretnej mitologii, tylko w ogóle właśnie tego świata możliwego, potencjalnego, czy świata ducha, nazwijmy to. Ale na podstawie tych klocków wykorzystywał je, żeby stworzyć pewien program. Tak, można to rozumieć? Też, to jest jeden z wymiarów, można by tak powiedzieć. Tak. To teraz, jeśli on był tak mocno ulokowany, cóż takiego się musiało wydarzyć, jak sądzisz, przeskakujemy o te kilkaset lat, że ta narracja trafiła do części współczesnych czytelników, którzy postanowili wbrew dorobkowi, znowu pewnie z 200 lat historiografii, potraktować w sposób dosłowny, żeby nie powiedzieć naiwny, bo wydaje mi się, nie wiem, czy w bardziej dosłowny sposób niż jego równocześni czytelnicy tego Kadłubka, którzy może lepiej rozumieli ten kod kulturowy, a dzisiaj chyba czegoś zabrakło i traktowane jest to jako źródło w znaczeniu nie kroniki, a rocznika wręcz po prostu. Tam są, no to byłby no, właśnie taki... I właśnie i Wielka do Lechii została dodana. Ten jego program polityczny okazał się nagle coś, co on projektował i zalecał, stawiał jako wzór, pojawiło się jako stwierdzenie faktu, w cudzysłowie, w dalekiej przeszłości Polski. Tak. Ale rzeczywiście się w tej odległej przeszłości szuka źródeł tożsamości, prawda? I takie piękne narracje jak Galla czy Mistrza Wincentego, a Mistrz Wincenty tutaj można powiedzieć wyobraźnią, jeśli chodzi o pewne sceny, o pewne obrazy, to nawet Galla przekracza, jeśli chodzi o te początki, zdecydowanie więcej poświęcił im miejsca, więc on staje się takim pierwszym obrazem, który można wykorzystać w takiej pełni. Bo oczywiście są pewne wątki wzięte z Galla, ale są króciutkie, prawda? Natomiast Mistrz Wincenty tworzy wielką narrację o czasach takich, jak czasem się ich nazywa, bajeczne, ja bym mówił tutaj mityczne, te, które są takim wręcz elementem mitologii początków danego społeczeństwa, narodu. Więc jak tak spojrzymy, to jest kopalnia różnego rodzaju motywów i jeszcze raz podkreślę, strasznie dawna, więc przez to jest to bardzo atrakcyjne. No i jeżeli już
spojrzymy na sam mechanizm jednak czytania tych obrazów, to tu mamy ten ogromny problem, że bardzo często dzisiaj się traktuje tę narrację jak już, by można powiedzieć, gotowe źródło. Tak jakby gotowe w sensie do źródło historyczne. Faktograficzne. Tak, faktograficzne. Dzięki za takie uściślenie, prawda? Bo źródła mogą być do różnych tutaj pytań dostosowane. No bo właściwie no to musimy się pogodzić z tym, że to my decydujemy, co się staje dla nas źródłem w badaniach. To, że się tak mówi, że coś, że źródła są jakimś katalogiem zebrane. Istotą jest to, że po prostu my, jak stawiamy pytania, to badawcze, to wtedy dany tekst staje się dla nas źródłem. I to jest bardzo istotne w podejściu do takiej kroniki, żebyśmy zadawali odpowiednie pytania, jeśli chodzi o, powiedzmy, poziom zrozumienia intencji autora. Natomiast dzisiaj bardzo często się jakby rezygnuje z poszukiwania intencji autora, tylko się traktuje na zasadzie przeczytam tekst i odkryję, ile jest tutaj mojej wyobraźni, ile jest tutaj mojej wielkości, że tak powiem, jako interpretatora tekstu nawet, prawda, wynalazczości. A z drugiej strony, to już zostawiam takie literackie w tym momencie analizy, z drugiej strony właśnie często nieświadomie ktoś, kto bierze obraz taki literacki, uważa, że wystarczy poskładać litery, odczytać, chwycić komunikat i umieszcza go już w swoim horyzoncie myślowym. Rozumie chociażby słowo imperium, prawda? I już od razu widzi, że imperium musi się rozwijać, musi zdobywać. Tymczasem imperium, chociażby jak weźmiemy to słowo, no to będzie to rozkaz, władza, pewien porządek, czyli niekoniecznie musi tutaj już być od razu nastawienie na jakąś agresję, zdobywczość, ekspansję wobec sąsiadów. I takie niuanse, jeżeli zaczynamy wyłapywać w badaniach nad tekstami dawnymi, to uczymy się niejako innego świata, tak jakbyśmy się uczyli trochę innego języka, innych znaczeń języka, a też w kontekście te teksty znaczą coś innego, prawda? I to jest bardzo istotne, żeby je czytać im jak najbliżej kontekstu epoki, w której powstały, a kiedy te obrazy są czytane we współczesnym kontekście, one zaczynają żyć po swojemu. Ale to tak już jest, pamięć tak działa, prawda? Że w jakimś sensie ta pamięć społeczna, że wykorzystuje jakieś elementy z przeszłości i wpisuje je w swoją opowieść teraźniejszą bardzo, o przeszłości, w której odnajduje w zasadzie siebie bardzo mocno. Stąd te reinterpretacje właśnie, to jest naturalne zjawisko. Czyli jeśli mogę tak familiarnie poprosić, zwróćmy się do naszych widzów. Tak jest. Bardzo krótko, tylko o tym, że czytając Kadłubka, pamiętajmy chyba, żeby nie czytać go w sposób dosłowny, tak? Czy to o to by chodziło? W jakimś sensie tak, jeśli mówimy o faktografii. Właśnie. Tak, natomiast są jeszcze tam bardzo mocne przesłania, bo prawda może być w takim znaczeniu moralnym. Oczywiście. I wtedy już jest to inna rozmowa o prawdzie. Ten wielkie P tak, zastosujemy, tak. Natomiast mówimy w tym wypadku, no bo te konstrukcje wielkolechickie, one jednak no nie mają tak wysokich czy szerokich powiązań. Tak, one są bardzo dosłowne. Bardzo dosłowne, bardzo w cudzysłowie, ta paktograficzne, było tak, nie inaczej, granice przebiegały tak, tak. Tamtędy. I w taki sposób, naiwne. Właśnie, to jest naiwny sposób. Nie tak, szanowni Państwo, czytamy Kadłubka. Słuchajcie i czytajcie profesora Rosika, o czymkolwiek by nie mówił, jest to zawsze niezwykle zajmujące, już nie mówię o szerokości samego pojęcia tematu i znajomości. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dzięki. Do zobaczenia. Super. Dwóch wspaniałych rozmówców. Państwu zaprezentowałem krótki taki wybór tego, co powiedziano, a powiedziano bardzo wiele, plus dyskusja. Zabierałem też kilkukrotnie głos. Tutaj wszyscy swoje doświadczenie i wiedzę dokładają. Natomiast trzecią rozmowę, którą przygotowałem, chociaż już wcześniej umówioną, z doktorem Maurytym Stanaszkiem, z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, antropologiem i archeologiem, o DNA przedstawię w następnych dwóch odcinkach. Fenomenalne ustalenia, które pokażą nam, co możemy dzisiaj już powiedzieć z absolutną pewnością o etnogenezie Słowian oraz o początkach Polski. Tu mała zapowiedź. Dzisiaj powiem Państwu, może mi się uda w 15 minut o etnogenezie Słowian, Polaków, w świetle danych genetycznych, żeby Państwo
po pierwsze uporządkowali sobie to, co można zrobić, czego można, nie można zrobić, bo rzeczywiście troszeczkę jest takie teraz wrażenie, może po wczoraj, że no tak jakby sytuacja była troszeczkę beznadziejna, nie jest zdecydowanie, można zrobić bardzo wiele, wszystko zależy od doboru metod przede wszystkim i od zawartości kolagenu w kościach, czyli od tego, czy mamy dobry materiał, czy nie. Jeżeli mamy słaby materiał, lepiej powiedzieć, że genetyka nic nie jest w stanie powiedzieć na dany temat, niż budować jakieś piętrowe, niestworzone teorie. Jedziemy. Oczywiście każdy badacz Słowian wie, że największym utrudnieniem w badaniach etnogenetycznych pochodzenia Słowian jest ich obrządek ciałopalny, który w głąb X, XI, nieraz XII jeszcze trwa i on rzeczywiście bardzo nam ogranicza pole manewru. Niemniej jednak możemy tę naszą znaną już średniowieczną strukturę antropologiczną różnych regionów dzisiejszej Polski porównać na przykład do struktur starożytnych, czyli do czasów wędrówek ludów, wpływów rzymskich epoki brązu, czy też jakichś kultur wcześniejszych neolitycznych. I wtedy jesteśmy w stanie coś powiedzieć przynajmniej o tych haplotypach, które mamy. Czy mamy do czynienia z ciągłością genetyczną, czy też mamy do czynienia z zupełnym zerwaniem i nową ludnością. Bo rzeczywiście muszą Państwo na razie zrozumieć takie coś, że my tutaj żyjemy na tym niżu środkowoeuropejskim i mamy pewien koktajl genetyczny charakterystyczny właśnie dla tych naszych okolic. My się tu nie spodziewamy, nie wiem, plemion Hutu czy Tutsi, tylko jakichś tam plemion, które tutaj żyły, kotłowały się przez wiele stuleci. Tak więc można powiedzieć, że korzenie rzeczywiście będziemy mieli w większości wspólne, ale jeśli chodzi o etnogenezę, to diabeł tkwi w szczegółach, prawda? Czyli jeżeli znajdziemy jakąś ciągłość genetyczną, możemy mówić o etnogenezie danego ludu z jakiegoś terytorium czy od innego ludu. Jeżeli nie znajdziemy, możemy to włożyć między bajki. Chciałbym, żeby Państwo wynieśli po tym moim wystąpieniu, że na przykład R1a to nie Słowianie, prawda? Co na przykład ci wszyscy Lechici, Turbosłowianie powszechnie mówią. Żeby Państwo wiedzieli, że to są wszystko bujdy na resorach. I także można, pomocna jest niezwykle badanie współcześnie też żyjących rodzin, jeśli chodzi o rodziny, które są oczywiście zasiedziałe, nieprzesiedlone, czyli tak jak na przykład teraz jest realizowany projekt Genomiczna Mapa Polaków, że na przykład bierze się rdzennych Kaszubów, rdzennych Ślązaków i tak dalej, no to ta istotność statystyczna no ich skorelowana z pochodzeniem może nam coś wnieść i wnosi, rzeczywiście wnosi, bo ja się zupełnie nie zgadzam z tym twierdzeniem wczorajszym, że w 100% etnos to nie kultura, to oczywiście się bardzo rozbiega i im dalej w czasie, tym się ogromnie rozbiega, już od średniowiecza no strasznie. Natomiast w czasach dawniejszych populacje były całkiem homogeniczne i to wynika zupełnie z wszystkich praktycznie badań. Natomiast w czasach nawet współczesnych, ten, no, jak go później nazwałem, słowiański rdzeń, to jest prawie 55% ludności i to się cały czas trzyma, prawda? To nie jest żadna hybryda, o czym nie chcę też Państwa zasypywać różnymi biologicznymi terminami zanadto, prawda, alelami, mutacjami, innymi haplogrupami, żeby po prostu ograniczyć to do minimum, żeby to było wszystko jasne i zrozumiałe. Jeśli chodzi o stare DNA, to tak na szybko tylko powiem, że dziś najczęściej się bada na przykład kosteczki słuchowe, części skaliste kości skroniowych, to tutaj, o tutaj właśnie widzimy, ale też i tutaj zawartość korzeni zębowych, chociaż najmniej. Dzisiaj dominują, tak jak powiedziałem, szczemiączko, kowadełko i tak dalej. Idziemy dalej.
Jeśli chodzi o badania współczesnych ludzi, to oczywiście można coś powiedzieć po testach pełnogenomowych, czyli dotyczących całego genomu, czyli mamy i to DNA jądrowe, i to mitochondrialne, i autosomy, czyli właśnie wszystkie inne cechy, które dziedziczymy po przodkach. I porządkując, mamy trzy rodzaje, które badamy DNA. I wczoraj było mówione bardzo dużo o tym mitochondrialnym DNA, które według mnie w ogóle nie powinno być badane w kwestiach etnogenezy. Dlatego, że mitochondrialne DNA ma tylko nieco ponad 16 tysięcy bazasad i bardzo mało przez to mutacji. Bardzo rzadko mutuje, czyli te mutacje są, nie wiem, raz na 500-600 lat. I tak naprawdę, jeżeli badamy jakieś niuanse w historii czy protohistorii, to dla nas jest taki interwał czasowy duży, że można powiedzieć, że wszyscy wyglądają tak samo, mniej więcej. A tamte haplotypy, czyli te właśnie, które były podane mitochondrialne, one się kończyły, te mutacje mniej więcej na neolicie, a mówiono o czasach średniowiecznych, czyli to w ogóle jakby no, można między bajki włożyć tego typu badania. Chromosom Y, który ma 59 milionów par zasad, ma bardzo dużo mutacji, które znakomicie różnicują nam populację. Czasami te mutacje zachodzą w każdym pokoleniu nieraz, a nieraz na przykład 13 lat, prawda? A więc one rozdzielają nam te grupy nasze, te osławione haplogrupy, prawda? Czyli można powiedzieć bardzo prosto, są to grupy ludzi o wspólnym rodowodzie, żyjących w danym czasie na danym terenie, prawda, żeby zrozumieć. Czyli mamy jakiegoś tam przodka, założyciela i ludzie, potomkowie w danym czasie gdzieś tam żyją na danym terenie, tworząc właśnie te grupy genetyczne, czyli te haplogrupy. I cały czas te haplogrupy, które zostały stworzone przez te mutacje cały czas się dokonują, rozdzielając te gałązki na kolejne. Czyli, tak jak powiedziałem, jeżeli przyjmiemy, że one cały czas mutują, to musimy się trzymać właśnie tychże mutacji. Mamy jeszcze DNA autosomalne, czyli które dziedziczymy, te 22 pary chromosomów, które odpowiedzialne są za różne cechy. To jest też bardzo ważne badanie, które nam mówi, czy na przykład dana osoba była charakterystyczna dla danej społeczności w okolicy, czy też zupełnie do niej nie pasowała. I tak jak powiedziałem o tym chromosomie Y, on jest w ostatnich czasach niezwykle popularnym badaniem. Tu nie dowiemy się o żadnym pochodzeniu naszych babek, prababek i tak dalej, tylko interesują nas linie duplikowane z ojca na syna, prawda? I to już powiedziałem, że te mutacje zachodzą znacznie częściej, znakomicie różnicując nam populację. I te haplogrupy, które mają swoje nazwy i cały czas jakby mamy drzewa haplogrup, które one są, nie wiem, są J, R, E i tak dalej, można się dowiedzieć o danym rejonie, gdzie tam mniej więcej nasi przodkowie pochodzili, ale później można się też dowiedzieć o konkretnej mutacji. Czyli na przykład jeżeli ustalimy, że Słowianie są potomkami jakiejś mutacji, a mamy wspólną założycielską mutację, oczywiście w starożytności, ale pochodną już zupełnie inną, to nie możemy mówić, że to są przodkowie Słowian, bo to jest zupełnie inna gałąź, która nie miała kontynuacji w Słowianach, którzy żyli później. I jak się to zrozumie, że te mutacje zachodziły jednorazowo zawsze, prawda? Czyli jak ma jakąś nazwę taka mutacja, no tutaj teraz pokażę, tak jak tutaj YP314, to znaczy nie mniej, nie więcej, że wszyscy nosiciele takiej mutacji są potomkami jednej osoby, która żyła, a tutaj akurat w tym wypadku w 400 roku naszej ery. I teraz to już dla nas nie są jakieś tam wyimaginowani krewniacy, prawda? Tylko to są potomkowie konkretnego jednego mężczyzny, u którego wytworzyła się ta nasza na przykład mutacja. I to są grupy ogromne. Na przykład to jest wędrówkowa grupa YP314 związana ze Słowianami połabskimi, akurat moja, prawda? Czyli tak się złożyło przypadkowo.
że tych ludzi jest naprawdę, uwierzcie mi Państwo, bardzo dużo i oni się terytorialnie mapują się i grupują w znakomitej większości tylko i wyłącznie na północ od Karpat, w tym pasie pomorsko-mecklenburskim, prawda? Także to nie jest coś takiego, że no wszyscy są przesiedleni, nie wiedzieli, że można tak bardzo ogólnie trywializować, że jesteśmy wszyscy już tak wymieszani, że to nie ma sensu i tak dalej. Nieprawda. W dużej mierze o tych strukturach można jeszcze... O, więc tak. Proszę pamiętać, że te haplogrupy tworzyły się w głębokim paleolicie, czyli jak ktoś mówi R1A, no tutaj to nie będę już o tych szczegółach mówić, bo nie ma czasu. Jak ktoś mówi R1A, to mówi o jakichś, nie wiem, 15-20 tysiącach lat temu głębokim paleolicie. Ja się pytam, która gałązka, kiedy, prawda? No on na przykład mówi, no R1A słowiańskie w Skandynawii było. Ja mówię, tam jest Z284, prawda? U nas nie ma. Jedna osoba w Gdańsku i jedna osoba gdzieś tam przy Wiśle. I koniec, prawda? Nie ma w całym zrębie Polaków o danej mutacji, która weszła sobie w czasach sznurowych tam i tam została i się rozwinęła. No i oczywiście proszę sobie zerknąć na te haplogrupy, czyli są różne i rozdzielają je te węzłowe mutacje najważniejsze i nadane są nazwy tym haplogrupom właśnie. I to jest bardzo, bardzo dawno temu. I to, co powiedziałem właśnie, czyli aby rozpoznać daną społeczność, należy rozpoznać ich, nie tylko jej haplogrupę, ale koniecznie charakterystyczną mutację. Jeżeli mamy za mało kolagenu w kościach i nie jesteśmy w stanie, chociaż dzisiaj 1% próbki kolagenowe uważane są za świetne próbki, a jeszcze niedawno to musiało być 40-50-60%, bo są inne metody po prostu, no to jeżeli ktoś nie rozpozna danej mutacji, tylko z gwiazdeczką napisze, że to mutację neolityczną, to niech uczciwie powie, genetyka na ten temat nie może nic powiedzieć, a niech nie buduje piętrowych teorii. Proszę, ja akurat tutaj mam bardzo wiele projektów w internecie, to akurat taki projekt dotyczący regionu Urzecza i ja chcę tylko pokazać, proszę zobaczyć, na poziomie haplogrup R1A bardzo dużo, to jakieś R1B inne i tak dalej, ale jak się przyjrzymy samemu R1A, to jest jeszcze większy torcik. Proszę zobaczyć, ile tu jest mutacji, ile to jest linii rodowych, które są niezwykle stare, od starożytności tutaj istniejące. I jak on mi mówi na tym poziomie turbosłowiani, to ja mówię, jaki, kto? Może L664, które są na Wyspach Brytyjskich od neolitu, może jakieś Z284, tak samo jak mi o Piastu pisali. R1B, czy już możemy hełm wikiński Mieszkowi włożyć? Ja mówię, no możemy powiedzieć, że był z Kamerunu na przykład, proszę pani. Proszę pana, co wie pan, gdzie Kamerun? Mówię, wiem, gdzie jest Kamerun, ale tamta mutacja V88 pod R1B. Skąd pani nie wie, czy Mieszko nie był z tamtej ludności? Ona mówi, a to o co chodzi? Ja mówię, ma pani tylko paleolit, a mówi pani o jakichś czasach średniowiecznych. I uczciwość badawcza wymaga tego, żeby po prostu przyznać się do błędu, powiedzieć, że się nie da, a nie budować piętrowych teorii, co robią właśnie ci nasi ukochani, w cudzysłowie, turbosłowianie i nielepidzi. Nie będę tego mówił, bo już bardzo mało czasu, o mutacjach, co to jest i tak dalej, że raz dokonuje się bardzo rzadko. Proszę zobaczyć na to R1A. Jak ono jest rozbite. Słowianie to są tylko te gałązki, tu są Skandynawowie, tu są stare germańskie, tu jest Azja cała, czyli na przykład Z93, ci słynni Ariowie, to jest w ogóle tak dawno spokrewnieni z nami, że tu w ogóle nie ma mówić w ogóle o żadnym pokrewieństwie takim w sensie etnogenetycznym. Dopiero jak mamy te mutacje, to możemy sobie rysować. Ci przeszli tak i tak dalej. I to nabiera wtedy sensu etnogenetycznego. I co nam mówi to współczesne DNA? Że mamy takie dwa duże bloki słowiańskie, ale też nie tylko niektóre linie spod tych mutacji. Jest też szereg komponentów zastanych, zaanektowanych wraz z napływem w czasach późniejszych i tak dalej, ponieważ mamy do czynienia z wieloma migracjami. I te staroeuropejskie, na przykład I2A bardzo, to jest, można dokładnie gałązki dookreślić.
normańskie, czyli gockie I1, prawda, różne gałązki, R1B o różnym pochodzeniu, germańskie, lokalne, czy też lokalne celtyckie, prawda, czyli my to cały czas korelujemy w bazach ze starym DNA i jesteśmy w stanie powiedzieć dokładnie, co taka gałązka sobą reprezentuje, jak wystąpi u ludności dawnej. I oczywiście dochodzą do tego rozliczne migracje, których sobie trzeba zdawać sprawę. Żydów, Tatarów, Niemców, Holendrów, Ormian i tak dalej ze swoimi haplotypami, czyli ze swoimi mutacjami, ale je też się da odseparować, bo one są zupełnie inne niż ten materiał starożytny. Ogólnie, jeśli badamy współczesne DNA, mamy dwa takie bloki występowania w Polsce mutacji. Taki północny, związany bardziej z kulturą Sukow-Dziedzice i południowy z kulturą praską. I praktycznie te mutacje, które tutaj wymieniam, one nie przechodzą wśród tych rdzennych rodzin. Przykładowo teraz, nie wiem, Śląsk, 200-300 próbek wrzucono do bazy rdzennej ludności, żadny Ślązak nie ma Sukow-Dziedzice, prawda? Czyli to są po prostu już takie no, zacementowane dość grupy. No tutaj ta mapka, każdemu znana. Natomiast to, co miałem teraz mówić, to o kopalnym DNA, ale nie mam czasu. Pokażę tak na szybko. Oczywiście nie jest tak, od razu kłamę zadaję wszystkim, którzy mówią, że nic nie wiadomo, mało jest badań i tak dalej. Praktycznie już wiadomo o każdej kulturze. Krótki przegląd. To jest baza WIFUL, która grupuje próbki pełnogenomowe współczesne, modyfikowane zegarem molekularnym starymi próbkami starego DNA. Można sobie obejrzeć ją zawsze. I teraz tak. W kulturze amforkulistych mamy tylko I2A i jedną gałąź, bez względu gdzie to wystąpiło, w jakiej miejscowości. Czyli proszę nie mówić, że nie ma homogeniczności tych grup, bo jest ogromna homogeniczność tych grup, że nawet jak mamy ten torcik, co na tym urzeczu pokazałem, to większość jednak należy do tej grupy wiodącej, można powiedzieć. Kultura ceramiki sznurowej bardzo wymieszana już. I tutaj widać, przy czym te gałązki R1A, żeby Państwo mieli świadomość, one nie mają kontynuacji w gałązkach słowiańskich. To są zupełnie, tak jakbyśmy tego Neandertalczyka wzięli, idące gdzieś w bok. Kultura pucharodrów dzwonkowatych. Cała, gdzie, jakie, miast, jakie, jakie stanowisko byśmy nie wzięli, jest R1B, celtycka albo staroeuropejska gałąź, prawda? Czyli mamy to całkowicie określone i to duplikuje się wszędzie. Teraz tak, kultura protomierzanowicka, gałązki R1A, czyli takie można powiedzieć miejscowe, ale z poziomu Z282, czyli zupełnie jakby idące w bok, nie mające kontynuacji w słowiańszczyźnie. Kultura iwieńska, kultura strzyżowska, też gałąź, która nie ma kontynuacji w słowiańszczyźnie, idzie w bok. Okres wpływów rzymskich. Bardzo dobrze rozpoznana kultura wielbarska. Miałem okazję być recenzentem ostatnio pracy właśnie na genetyce, o próbkach z kultury wielbarskiej. 80% odmiany haplogrupy I1 z kontynuacją w dzisiejszej Skandynawii, żeby było jasne. Dwie R1A, gdzie na wszystkich forach już jest, byli jednak Słowianie. Z284 oni są, tylko Skandynawia. I dwie staroeuropejskie, oczywiście nikogo to nie dziwi. Oczywiście są też kontakty ze Słowianami, gdyż wystąpiły stare odmiany CTS 1211. To są próbki, które łączy się już z Bałtosłowianami, ale one są też bardzo, bardzo głęboko datowane, także nic pewnego, indoeuropejskie. I oczywiście no, mamy też kilka grup takich czysto staroeuropejskich. Z okresu wczesnego średniowiecza paradoksalnie trzy projekty, które są ogromne, profesora Figlorewicza, profesora Bukowskiego, w którym jestem właśnie i też czekam na wyniki, i profesora Węgleńskiego, genetyczna historia Polaków, też bardzo dużo próbek dojdzie, przewróci to wszystko, oczywiście, jeżeli próbki będą dobre jakościowo. I już praktycznie kończę. Więc oczywiście
Próbki są już w średniowieczu mocno heterogeniczne. Dużo jest słowiańskich, ale też dużo wpływów bałtyjskich, germańskich, ludów wikińsko-wareskich, konkretne gałązki, a nie jakieś tam wielkie haplogrupy z paleolitu. No tutaj właśnie o tych różnych obecnościach, właśnie czy w ciepłem, czy na przykład w Bodzi, gdzie jest próbka Z92 typowo bałtyjska, prawda, czyli taka jakbyśmy na dzisiejszych Mazurach, czy tam na Litwie mieli. No i oczywiście bardzo dużo o skandynawskich. Oczywiście mamy już to, co powiedziałem, do czynienia z dużym rozmyciem w tym czasie, ponieważ było to w większości już grupy osób o wspólnych ideach, państwach, a nie już jakimś tam pochodzeniu, co oczywiście nas w ogóle nie dziwi, ale ten słowiański rdzeń, który się utrzymał w tych 50% do czasów współczesnych, istnieje i możemy powiedzieć na przykład, czy mamy do czynienia z kontynuacją od czasów starożytnych, czy też nie. Ale oczywiście dla czasów późniejszych warto jeszcze przeanalizować autosomalne DNA, czyli to otoczenie autosomalne danej osoby, mitochondrialne DNA, tylko głębokie sekwencjonowanie, ale też stabilne izotopy, prawda, czyli migracje w pierwszym pokoleniu ustalić, dodać do tego pełny kontekst archeologiczny, czyli no wszystko zrobić to, co współczesna archeologia robi, prawda, bo czasami się tutaj powtarza gdzieś tam wśród niearcheologów, że no wy to tam porównujecie te swoje skorupki, garnki i tak dalej. Nieprawda, prawda? Wszyscy archeolodzy wiedzą, że dzisiaj szeroki kontekst to jest podstawa badania. Ogólnie można na koniec powiedzieć, że struktury starożytne na ziemiach polskich nie zawierały tego słowiańskiego rdzenia, który znamy w czasach współczesnych i w czasach średniowiecznych. Co przeczy tej teorii autochtonicznej zakładającą obecność przodków na ziemiach Polski w czasach no, starożytnych. Według mnie powinna teoria być na podstawie genetyki znaczy obecnych już próbek całkowicie odrzucona. Oczywiście wszystkie interpretacje nie schodzą głęboko z tymi mutacjami, tylko mówią powierzchownie Z280, no to Słowianie, prawda? Nie, to jakaś grupka zupełnie gdzieś tam w bok. Także, no i oczywiście tak jak tu piszę, sytuacje nie zmieniają różne występujące próbki na wschodzie, czy też elementy bałtosłowiańskie u Gotów na przykład. Ponieważ mówimy o etnogenezie Słowian i punkcie wyjścia ich ekspansji, a nie o jakichś domieszkach wśród poszczególnych ludów. To jacy, no i żeby nie utożsamiać etnogenezy Słowian z etnogenezą Polaków, prawda? I to jacy, jakich mamy przodków i z jakich okolic, to jest zupełnie inna bajka i nie można tego łączyć. Po prostu nie jesteśmy Słowianami w 100% i musimy się do tego przyzwyczaić. Dziękuję bardzo. No, w oczywisty sposób to wszelkie twierdzenia turbolechickie rozkładają. Nie trzeba było wielkiego wysiłku, ale to stawia kropkę nad i. No i dziękuję Państwu za uwagę, za wysłuchanie. To reportaż za dużo powiedziane, mała subiektywna relacja z tego wydarzenia, z konferencji Wielka Lechia, Wielka Ściema w Muzeum Porządków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Oglądajcie już następne odcinki. A ja tymczasem bardzo serdecznie dziękuję. Wdzięczny jestem za wszelkie polubienia. Wdzięczny jestem za komentarze. Te strasznie nienawistne, dajcie sobie spokój, bo ja i takie wywalę. Żadnych linków do oświeconych nie wklejajcie, bo to ja wywalam w pierwszej kolejności. Moje prawo uczciwie informuje. Natomiast ci, którzy jeszcze nie uczynili, zachęcam do wciśnięcia guziczka powiadomień, czy tam subskrypcji i powiadomień, aby nie uszczknąć nowości z przeszłości w wykonaniu Igora o Słowianach i nie tylko. I wszystkich moich przewspaniałych gości. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Cześć.